Drogi panie, ja rozumiem, że nie jest to łatwe do zrozumienia, ponieważ jeżeli mamy ruch prawostronny, to nie należy jeździć po lewej stronie. Jeżeli mamy do czynienia z kobietą, to nie należy jej traktować jak mężczyznę. A jeżeli mamy do czynienia, no właśnie, co zrobić, jak mamy do czynienia z mężczyzną? Jak mamy do czynienia z mężczyzną, mężczyzna jest to ta forma prawie idealna faceta. To jest ta forma faceta, który jest mądry, który rozumie, który potrafi pomóc, doradzić, przytulić, który nie jest zazdrosny, bo nie ma powodu. Po prostu mężczyzna nie ma powodu być zazdrosny. Zazdrosny jest facet, bo się boi. Bo się boi, że kobieta puści go kantem. Mężczyzna się nie boi, że go kobieta puści kantem, ponieważ mężczyzna wie, że ona kocha swojego księcia z bajki nad życie. I dlatego, drogie panie, po tym krótkim wstępie, lub przy długim jak dla niektórych, chcę przejść do tematu. Temat jest następujący. Jeżeli masz do czynienia z mężczyzną i powstał jakiś problem, lub ty masz jakiś problem, lub w ogóle jakiś problem się pojawił, to najlepszym rozwiązaniem jest ten problem z nim omówić, wyjaśnić, rozwiązać, albo chociaż przegadać. To znaczy, jak masz do czynienia z mężczyzną, to nie chowaj problemów. Nie zamiataj ich pod dywan, nie udawaj, że ich nie ma. Bo to nie pomaga. Mężczyzna może ci w tym pomóc. Natomiast jeżeli nie masz do czynienia z mężczyzną, a tylko z facecikiem, to w żadnym razie nie opowiadaj o swoich problemach. Ponieważ facecik i tak cię nie zrozumie, a jedyne co ten facecik poczuje, to że albo masz go dość, albo że chcesz go wymienić na innego, albo że chcesz go zdradzić, albo coś innego sobie wymyśli, bo faceciki tak mają. Bo faceciki tak, tak. To był komentarz bardzo słuszny. Tak. Faceciki tak mają, że tylko dzioba rozdziawiają. Natomiast, drodzy panowie, jeżeli twoja ukochana kobieta nie rozmawia z tobą, to znaczy, że traktuje cię nie jak mężczyznę, a jak facecika. I zastanów się, może warto, żebyś ją przekonał, że nie jesteś facecikiem. Nie wiem, może warto.